Cześć, nazywam się Sonia Twardoń, jestem florystką i właścicielką pracowni florystycznej Flower Stories i w dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać, jak prawidłowo dbać o tulipany i jak prawidłowo je kondycjonować, żeby jak najdłużej stały w wazonie w naszym domu. Tulipany są obecnie jednym z takich najbardziej popularnych, można powiedzieć, pospolitych kwiatów, które są dostępne właśnie na rynku florystycznym. Dostaniecie je nie tylko na giełdzie florystycznej czy w kwiaciarniach, ale także po prostu na jakichś zwykłych straganach na ulicy czy przed cmentarzem. Natomiast tak kiedyś nie było. Tulipany były towarem bardzo luksusowym, było ich niewiele i żeby kupić sobie taką cebulkę tulipana, trzeba było naprawdę dużo pieniędzy zapłacić. W takim czasie, który jest znany w historii jako tulipomania, czyli w XVII wieku w Holandii, cena takiej jednej cebulki tulipana potrafiła wynosić tyle, co cena kamienicy w Amsterdamie. I oczywiście tych przypadków może nie było aż tak dużo, no ale nadal, jeżeli zdamy sobie sprawę, że tulipany były tak trudno osiągalne i były takim dobrem luksusowym, że mieszczaństwo holenderskie wolało sobie zamawiać obrazy, na których te tulipany były namalowane, to możemy sobie właśnie wyobrazić mniej więcej ten stosunek ceny. Był to naprawdę towar bardzo luksusowy i bardzo trudno osiągalny. Dzisiaj tulipany są właśnie bardzo powszechne i właściwie nie znam osoby, która nie kupowałaby sobie tulipanów do domu w takim okresie wczesnej wiosny. Dlatego dzisiaj kilka wskazówek o tym, jak te tulipany powinniśmy kondycjonować. Wybierając tulipany, zwracajcie uwagę na to, w jakim pączku, w jak bardzo ciasnym i zamkniętym pączku one są, ponieważ jeżeli wybierzecie tulipan, który jest już trochę otwarty, no to będzie on w waszym wazonie stał krócej, natomiast tulipan w takim mocno zamkniętym pączku będzie stał tydzień albo nawet i dłużej, będzie się po prostu z czasem otwierał. Jedną ważną rzeczą też, o której powinniście pamiętać wybierając tulipany, jest to, żeby sprawdzić, jak ten tulipan jest usytuowany w kontekście do długości liści, bo zobaczcie, tulipan, który główkę ma schowaną poniżej liści, będzie tulipanem świeższym, będzie tulipanem młodszym, natomiast tulipan, którego głowa jest, już wystaje, zobaczcie, wystaje już poza liście, jest tulipanem po prostu starszym i on tak długo też w waszych wazonach nie będzie stał. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić po przyniesieniu tulipanów do domu, jest nie przełożenie ich bezpośrednio do wody, czy rozpakowanie z tej folii, w której były one przechowywane, ale tak naprawdę pierwszą rzeczą, którą robimy, jest podcięcie łodygi. To podcięcie łodygi możemy wykonać za pomocą sekatora, ale możemy też wykonać je ostrym nożem. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście dbali o swoje narzędzia i żebyście nie robili tego tępym narzędziem. Czyli tulipanów nie podcinamy jakimiś zwykłymi nożyczkami czy tępym sekatorem, ponieważ będzie to uszkadzało te wiązki przewodzące, które pozwalają kwiatom pobierać wodę i substancje odżywcze. Jeśli chodzi właśnie o to podcięcie, to najlepiej wykonać je właśnie nożykiem pod kątem 45 stopni. Zobaczcie, teraz wykonam to cięcie pod kątem 45 stopni. Przy łodydze tak naprawdę już teraz w tym momencie widać, że jest ona mocno wysuszona, także to cięcie jest niezbędne. Zazwyczaj tulipany na giełdzie florystycznej przechowuje się w ogóle albo bez dostępu do wody, albo po prostu w minimalnej ilości wody, dlatego tym kwiatom można powiedzieć, że chce się bardzo pić. My w tym momencie podetniemy tą suchą część i sprawimy, że kwiaty będą lepiej pobierały wodę. Tak jak widzicie, ja obecnie zostawiam tę folię oraz zostawiam te wszystkie gumki, które łączą tulipany, ponieważ chcę jedynie wsadzić je do wody, żeby się wzmocniły. Tak podcięte tulipany wsadzę do naczynia z zimną wodą, ale zwróćcie uwagę, że to naczynie jest dość wysokie. Jest to taki po prostu typowy wazon cylinder i ja tak naprawdę w ten sposób zabezpieczam sobie moje tulipany przed opadaniem na różne strony i wyginaniem się, no bo jest to taka cecha tulipana, którą na pewno znacie. I też jeśli chodzi o to, dlaczego zostawiam to w tej folii, no to chcę, żeby te tulipany zachowały właśnie ten swój wyprostowany kształt, dlatego chcę, żeby były zwinięte. Może to być folia, tulipany mogą też być zapakowane w papier, nie ma to znaczenia, pozostawiamy w tym pierwotnym opakowaniu. Jeżeli tulipany kupiliście bez tego opakowania, to możecie sobie na przykład gumką recepturką związać je w tym miejscu albo kawałkiem sznurka właśnie po to, żeby zachowały właśnie wyprostowaną łodygę.
Tak przygotowane tulipany zostawiłam w wodzie na okres godziny, dwóch godzin, ponieważ chciałam, żeby one się zregenerowały i napiły. I dopiero po tym czasie tak naprawdę mogę przystąpić do właśnie usuwania tych wszelkich gumek i opakowań. Usuwam sobie gumeczki, wiązania, rozpakowuję tulipany z folii. Mogę sobie zweryfikować właśnie też, w jakiej, czy nie powinnam usunąć niektórych właśnie z tych dolnych liści. Chodzi głównie o takie liście, które zobaczycie, że są już na przykład nadgnite lub delikatnie uszkodzone. Wtedy lepiej po prostu te liście usunąć. I takie tulipany właśnie, które były w ten sposób przygotowane, mogę ponownie wsadzić do wody. Najlepiej byłoby wymienić tą wodę, którą tutaj mam, natomiast nie jest to takie super konieczne. I jeżeli chcecie, żeby tulipany właśnie zachowały też taki świeży wygląd, ta woda może być bardzo zimna, możecie do wody dorzucić nawet kostki lodu. Tulipany są kwiatem, które zresztą bardzo lubią chłód, natomiast nie lubią mrozu. Także jeżeli przenosimy tulipany gdzieś na zewnątrz, to one w takiej zimnej temperaturze, nawet plus jeden, będą się czuły bardzo, bardzo dobrze. Ja wsadziłam je teraz do takiego wazonu, który nie jest może zbyt reprezentacyjny i w domu najprawdopodobniej ułożyłabym je w innym wazonie. Natomiast chcę tutaj Wam po prostu pokazać te zasady związane z kondycjonowaniem. Jeśli jednak będziecie wybierali wazon do siebie, do tego jakie tulipany będziecie w nim umieszczali, pamiętajcie, że lepiej wybrać wazon, który będzie miał raczej węższe wejście, węższą średnicę niż bardzo szeroki. No właśnie takie szerokie wazony będą powodowały, że kwiaty się będą mocno kładły na boki, będą pochylały swoje gałązki i wyginały. To jest zresztą taka cecha, którą na pewno też mieliście okazję zaobserwować, czyli tulipan zwraca swoją głowę w kierunku światła i w kierunku ciepła, także jeżeli postawicie go w takim miejscu właśnie mocno nasłonecznionym, to on właśnie w tamtą stronę będzie się kierował, a także jeżeli postawicie go na przykład w bliskiej odległości do grzejnika, to on też w tamtą stronę będzie się zwracał. Jeżeli zdarzy się, że Wasze tulipany po wsadzeniu do wazonu mimo wszystko wygną swoje łodygi i nie będziecie zadowoleni z ich wyglądu, to zawsze możecie je naprostować właśnie taką metodą, o której wcześniej mówiłam, czyli będziemy te tulipany przekładali do papieru najlepiej, będziemy je podcinali i przekładali do jakiegoś wazonu na jedną godzinę albo dwie godziny, dzięki temu, że właśnie są utrzymane te głowy w takim prostej linii, tulipany powinny się wyprostować. Ważną rzeczą, o której chciałabym Wam powiedzieć, są wszelkiego rodzaju tipy czy wskazówki na temat kondycjonowania tulipanów, które znajdziecie w internecie. Zwracajcie uwagę na to, czy na pewno te tipy i wskazówki są przekazywane przez florystów, bo bardzo często zdarza się, że one są po prostu nieprawdziwe i tak naprawdę zamiast pomóc Waszym tulipanom, możecie skrócić ich trwałość. Są takie dwie wskazówki, porady na temat kondycjonowania, które chciałabym, żebyście zapamiętali. Jedną z nich jest nakłuwanie główki tulipana. To nakłuwanie ma spowodować to, że tulipan zachowa właśnie prostą łodygę, natomiast wszelkiego rodzaju nakłuwanie może spowodować, w szczególności jakimś brudną igiełką czy brudną szpilką, może spowodować, że do łodygi dostaną się bakterie. Zresztą ta łodyga po prostu przez to, że jest uszkodzona mechanicznie, będzie dużo bardziej podatna na wszelkiego rodzaju choroby i właśnie dostęp bakterii. Także jest to taka porada, która nie do końca powinna być stosowana. Natomiast drugą poradą, która również często występuje w internecie, jest informacja o tym, aby do wazonu z wodą dorzucać miedziane monety. I teraz bardzo często pojawia się informacja, że wystarczy dorzucić jakąś monetę. Nie jest to informacja, którą warto
słuchać, ponieważ zdajecie sobie sprawę, że na monetach naprawdę jest bardzo dużo zarazków, bardzo dużo bakterii. Monety są takim siedliskiem bakterii. I tak naprawdę można powiedzieć, że jedyne antybakteryjne monety były to monety miedziane. Natomiast w Polsce takich monet miedzianych się właściwie już nie produkuje. One mają jakąś domieszkę miedzi, ale jest ona za mała. Także w momencie, w którym wrzucamy monety do wazonu, tak naprawdę skracamy trwałość życia naszych kwiatów. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że te porady sprawiły, że będziecie dużo częściej i chętniej kupowali tulipany, czy to do swojego domu, czy też będziecie chętniej wykorzystywali je w kompozycjach, które tworzycie. Tulipany są bardzo wdzięcznym kwiatem, bardzo popularnym i dość tanim, dlatego myślę, że są świetnym wyborem dla wielu osób, które chcą się cieszyć właśnie kwiatami ciętymi w swoim domu. Mam nadzieję, że to wszystko było dla Was przydatne, ale jeżeli macie jakiekolwiek pytania, no to śmiało zostawiajcie komentarze. Jeśli film Wam się podobał, to też zachęcam do lajkowania, do zostawiania subskrypcji, no i oczywiście do obserwowania mnie w moich innych social mediach. Pamiętajcie też, że na mojej stronie internetowej możecie przeczytać dużo więcej informacji właśnie o moich kursach florystycznych, warsztatach, a także o mojej książce, która nazywa się O kompozycji, sztuka tworzenia kwiatowych aranżacji. No i w tej książce znajdziecie także bardzo dużo ciekawostek o tym, jak kwiaty kondycjonować. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!